Dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 10 do 16 października 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Dobra kochani, czekajcie, bo coś mi w oku drażni, muszę sobie pogrzebać. O. Coś mi wyskakuje. Dobra, przepraszam Was za ten przerywnik. Okej, dobra. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego może się wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza. Zobaczmy. Karta opiekuńcza dla moich kochanych lewków na nadchodzący tydzień. Przyjaźń. Pięknie. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. No kochani, cesarzowa. Jestem piękna, jestem mądra, jestem cudowna, tak? Ale oczywiście i też skromna. Także kochani, to jest kwintesencja kobiecości, pewności siebie, seksapilu. Wszystko co najlepsze. Moi panowie, Wy bardziej uaktywnicie swoją żeńską, że tak powiem, energię w tym tygodniu, bo dla mnie to jest kwintesencja właśnie tej żeńskiej energii. Otwarcie się na pomoc, otwarcie się na tą energię, która nadchodzi, tworzenie, kreacja, kreowanie nowych pomysłów, idei, inspiracja, tak? Też zadbanie o siebie, otaczanie się pięknem, dopieszczenie siebie, więc kochani, postawicie przede wszystkim na siebie, uznacie, że w tym tygodniu jesteście warci wszystkiego, całego piękna, całej dobroci tego świata, całego bogactwa tego świata i tak też będziecie się czuć, jak milion dolarów i bardzo mnie to cieszy, moje drogie lewki. Bardzo dobrze. Co miłego się może wydarzyć? Czwórka mieczy, odpoczynek. Odpoczynek. Kochani, jeżeli były jakieś problemy zdrowotne, czwórka mieczy symbolizuje właśnie dojście do zdrowia, pomalutku dochodzenie do zdrowia, tak? Uleczenie, więc bardzo, bardzo fajnie. Ja nie czytam o zdrowiu, ale muszę o tym wspomnieć. Ale czwórka mieczy dla mnie jest taką kartą odpoczynku, medytacji, regeneracji, naładowania baterii. Więc jeżeli ostatnio był intensywny czas u Was, kochani, to znajdziecie czas po prostu dla siebie, że w tym tygodniu, żeby odpocząć, żeby zregenerować, żeby podładować baterię. Zobaczmy tą czwórkę mieczy. Dziewiątka pentakli i stać Was będzie na to. Bardzo dobrze. Słoneczko. Może nawet w jakieś ciepłe kraje polecicie? Kto wie? Arcykapłan. Ho, ho, ho. Moi drodzy, cóż tu się dzieje? Królowa mieczy, świat, siła. Dobra, część z Was, moi drodzy, faktycznie bierze sobie jakiś urlop, część z Was odcina się od pracy, od szefostwa, możecie nawet wyjechać gdzieś za granicę, gdzieś cieplutko, świeci słońce, stać Was na to, tam właśnie zregenerujecie bateryjki, naładujecie, tak, szóstka mieczy zdecydowanie jakaś podróż, gdzie będziecie, mówię, mogli odpocząć, pocieszyć się słońcem, wydać trochę pieniążków na siebie, po prostu odpocząć, tak? Ale kochani, mam też tutaj taką informację, że dla części z Was kończy się jakiś stały związek, bądź kończy się jakaś umowa z kimś. I część z Was, zanim podejmie następne kroki, będzie potrzebowała właśnie przystanąć, zastanowić się nad tym, co dalej. Część z Was, mam wrażenie, że marzy się Wam taka niezależność, może założenie własnej firmy, może jakaś praca na własnych warunkach. To jest to, co dałoby Wam szczęście. Kochani, część z Was może mieć też nawet jakiegoś właśnie mentora przy sobie, który poprowadzi Was we właściwym kierunku i wskaże właśnie właściwą drogę. Ale mówię, zanim to nastąpi, odpocznijcie, naładujcie baterie, zastanówcie się, przeanalizujcie wszystko, co i jak, żeby
żeby mieć wszystko opracowane, tak? Dla części z Was, kochani, ten arcykapłan przy Królowej Mieczy i Świecie może mówić o tym, że właśnie kończy się jakaś relacja, kończy się jakiś związek, który już nie jest dla Was korzystny, który Was nie rozwija, który nie spełnia gdzieś tam Waszych wymagań. Dlatego wracacie do tej dziewiątki pentakli, czyli do karty szczęśliwego singla, gdzie możecie postawić na siebie, zadbać o siebie i wtedy ta czwórka mieczy mówi właśnie, że po rozstaniu też właśnie stawiacie na siebie, może musicie uleczyć jakieś złamane serduszko, może musicie podreperować swoją energię, ale w tym czasie postawicie zdecydowanie na siebie, żeby siebie dopieścić, żeby zrobić coś koło siebie, kupić coś sobie, żeby poczuć się po prostu lepiej, tak? Żeby poczuć się lepiej. I tak właśnie zróbcie, postawcie na siebie, jesteście w energii cesarzowej, więc to jest tydzień pod znakiem ja. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kochani, na co uważać? Sprawiedliwość. Uważajcie przy tym wszystkim, żeby nie zaniedbać jakichś spraw urzędowo-papierkowych, ponieważ karta sprawiedliwości o tym właśnie mówi. Sprawdźcie, czy tam wszystkie rachunki zapłacone, czy wszystkie dokumenty złożone. Jeżeli faktycznie tutaj chcecie, nie wiem, odejść z jakiejś firmy, czy cokolwiek, no to wiecie, odpowiednie wypowiedzenie, odpowiednie papiery, dokumentacja, tego typu rzeczy, tak? Bo tutaj coś może wyskoczyć, albo coś możecie przeoczyć i później, żeby nie było z tego jakichś problemów, tak? Także tutaj miejcie to na uwadze, tak, że papierkowe sprawy muszą być dopięte, szczególnie zanim pojedziecie na jakieś wolne, na jakiś urlop, czy coś w tym stylu, tak? Mhm. To jest tutaj ważne. Dobra, miłość, co tutaj zobaczmy? Uhuhuhu, wieża, no, niespodzianka. A czy miła, czy niemiła? Zaraz się okaże. Ale wieża oznacza uwolnienie z więzienia, przejrzenie na oczy, oznacza szok, grom z jasnego nieba, oznacza zawalenie się starego świata i szansę na zbudowanie po prostu czegoś nowego, na jakichś tam gruzach, na nowych fundamentach. Czegoś, co tym bardziej będzie stabilne, tak? Tym razem będzie stabilne, o to chciałam powiedzieć. No zobaczmy tą wieżę, możecie mieć z jakimś skorpionem też do czynienia. Wieża. Mhm, król mieczy. Aha, są ostateczne, dokładnie. Czyli tu się szykuje jakieś rozstanie, kochani. Mhm, siódemka kielichów. No powiem Wam, kochani, tak, szóstka pentakli. Tak, siódemka była, w piątka była, w dokładnie. Część z Was, kochani, jest w jakiejś trudnej relacji obecnie. W trudnej relacji, ale już niedługo. I mam wrażenie, że jeżeli jeszcze na chwilę obecną jest ta niepewność, co dalej zrobić w tej sytuacji, czy odejść, czy zostać, czy walczyć o to dalej, czy sobie odpuścić. Kochani, w tym nadchodzącym tygodniu stwierdzicie, że koniec tego dobrego, będziecie chcieli się uwolnić z tego więzienia i ostatecznie właśnie zakończyć właśnie tą relację, tą sytuację. O tym mówi wieża. Mam wrażenie, że część z Was trochę się dusi w tej sytuacji, w tej relacji. Nie ma tutaj jakiejś równowagi. Cały czas mam wrażenie, że musicie walczyć o tą równowagę, a tutaj nie o to chodzi, tak? Są jakieś kłótnie, nie ma jakiegoś odpowiedniego balansu, a Wy potrzebujecie ktoś, kto będzie działał na tych samych właśnie. To jest to, co powiedziałam. Wy chcecie kogoś, kto będzie działał na tych samych zasadach, co Wy. Kto będzie miał w sobie pasję, kto będzie miał w sobie ogień, taki jak Wy. I kochani, a z buław na spodzie, coś takiego się tutaj dla Was szykuje. Ale wiadomo, że no, nie jesteśmy małpkami, które trzymają się dwóch gałęzi naraz, tak? Tylko trzeba faktycznie zakończyć tutaj jakąś relację, zanim to nowo nadejdzie. Ale kochani, wracając do tematu, jeżeli do tej pory macie jakieś wątpliwości, jest jakaś niepewność wewnątrz Was, to w tym tygodniu, tak jak mówię, podejmiecie ostateczne decyzje, że czas tutaj się rozstać, czas zakończyć właśnie tą sytuację, ponieważ nie spełnia ona Waszych wymagań i koniec, kropka, tak? No dla części z Was to może być oczywiście w drugą stronę, że Wy zostaniecie powiadomieni, że ktoś tu odchodzi, że już nie chce być w tej relacji, bo nie ma tutaj jakiejś równowagi i tak dalej. No jeżeli tak, no to kochani, bardzo mi przykro, ale pamiętajcie, że wraz z zakończeniem przychodzą zawsze nowe początki i to jest dla Was taka szansa właśnie na nowy początek. Mhm. Moje drogie single, powiem Wam tak, że dla Was mam wrażenie, powróci ktoś z przeszłości, żeby ostatecznie zamknąć jakiś rozdział, ponieważ
No właśnie, król mieczy. Król mieczy właśnie jest tym królem, który jest po rozstaniach, który jest po odcięciu. I dlatego mam wrażenie razem z tym sądem ostatecznym, że tu będzie jakaś właśnie niespodzianka. Poprzez to, że odezwie się do Was jakaś osoba z przeszłości, która wywoła mały miszmasz w Waszych emocjach. Nie będziecie wiedzieli, co o tym wszystkim myśleć, tak? I kochani, powiem Wam tak, że tutaj może się skończyć dla Was dwojako. Powiedziałabym tak. Dla części z Was może to być taka kwestia, że wywoła to niemałą burzę w Waszym życiu. Możecie się pokłócić z tą osobą, możecie wywalić jakieś swoje stare rany i po prostu pożegnać się, zakończyć ostatecznie ten rozdział i otworzyć po prostu na nową miłość, która gdzieś tutaj czeka za rogiem. A dla części z Was może być tak, że po oczyszczeniu tej atmosfery z tą osobą rozpoczniecie razem tutaj jakiś nowy rozdział w swoim życiu. Więc tutaj no, wszystko zależy tak naprawdę od Was, bo ja widzę, że Wy jesteście tutaj mocno przyblokowani, znacie swoją wartość, wiecie, kogo wpuścić do swojego życia, a kogo nie. I jeżeli ta osoba nie podejdzie do Was wystarczająco tak zrównoważenie, nie zaoferuje Wam czegoś konkretnego, to Wy powiecie jej nie. Wy powiecie dziękuję, ok, wyjaśnione, na razie, ja buduję teraz swoje nowe życie i nie ma miejsca na Ciebie w tym moim życiu. Ja jestem w energii cesarzowej. Ale jeżeli poczujecie, że po oczyszczeniu tej atmosfery, po wyjaśnieniu wszystkiego, nagle zrobiła się przestrzeń i na tej przestrzeni można coś budować, to kochani, no, powiedziałabym tak, no, król, królowa, buław jest bardzo fajną energią, bo to jest właśnie ta power couple, tak? Możecie stworzyć razem naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Kochankowie na spodzie, także to może być Wasza bratnia dusza. Okej. Okay. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Zobaczmy, co tutaj. Dwójka pentakli. No kochani, dwójka pentakli może mówić o kilku rzeczach. Po pierwsze mówi o sprawnym żonglowaniu pomiędzy różnymi rzeczami. Więc kochani, w tym tygodniu właśnie możecie się wykazywać taką zręcznością, szczególnie jak jesteście w energii cesarzowej, to myślę, że będziecie nieźle rozchwytywani przez przyjaciół, przez rodzinę, przez bliskich. Każdy będzie chciał się z Wami spotkać, każdy będzie chciał zasięgnąć Waszej rady i tak dalej, i tak dalej. I Wy będziecie sprytnie mieli tu wszystko zorganizowane tak, żeby poświęcić każdemu czas i również oczywiście sobie, tak, że nie zapominając o sobie, tak, że tutaj będziecie po prostu pięknie żonglować pomiędzy różnymi aspektami, pomiędzy różnymi ludźmi i ogarniecie wszystko w odpowiedni dla siebie sposób. Ale dwójka pentakli też może mówić o konieczności podjęcia decyzji a propos jakiejś inwestycji, a propos jakiejś sytuacji, tak, trzeba będzie coś rozważyć i no właśnie, co dalej? Zobaczmy tą dwójkę pentakli, o co tu konkretnie chodzi. Królowa buław, no oczywiście Wasza energia. Trójka kielichów. Rycerz pentakli, wieża. Kochani, wiecie co? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, że dla części z Was w tym samym czasie będzie jakieś zaproszenie na jakąś imprezę z znajomymi i być może coś jest związane z pracą, z jakimś projektem, z jakimś szkoleniem czy czymkolwiek, tak? I będziecie mieli właśnie ten orzech do zgryzienia, w co zainwestować albo jak to zrobić, żeby być i tu jednocześnie, tak? No, kochani, ale widzicie, a z pentakli znajdziecie rozwiązanie, kochani. Dla części z Was może uda Wam się jakoś to wszystko podzielić, że najpierw polecicie szybko na to szkolenie, cokolwiek to jest, a później będziecie mieć czas na przyjemności. Dla części z Was, no to może to już w zależności jak tam Wy, jeżeli nie da rady tego zrobić tak, że właśnie i tu, no to mam wrażenie, że podejmiecie decyzję, że jednak to szkolenie jest dla Was ważniejsze, a na przykład z przyjaciółmi spotkacie się w innym terminie. Ale no, też umiarkowanie, kochani, coś się tak wydarzy, że mam wrażenie, że uda Wam się pójść i tu, tak, żeby właśnie jedna i druga strona była szczęśliwa, tak? I Wy byli, żebyście i Wy byli szczęśliwi i powiedzmy tam przyjaciele, tak? Więc coś takiego tutaj u Was się może szykować, że trzeba będzie podjąć decyzję, w co zainwestować, w jakie spotkanie zainwestować. No i kochani, będziecie mieli mały orzech do zgryzienia, ale tak jak mówię, poradzicie sobie z tym koncertowo przy dwójce pentakli. Bardzo ładnie. Dobra, praca i finanse, co tutaj? Szóstka buław, kochani, bardzo owocny tydzień dla Was. Sukces, znowu skupienie się na sobie. Ja zwyciężyłem, ja jestem w centrum uwagi, ja osiągnąłem swój sukces, więc kochani, przepięknie przyciągacie w tym tygodniu samą obfitość, zwycięstwa i sukcesy. Jeżeli o coś, kochani, walczyliście w związku z pracą, z jakimś projektem, z jakimś etatem, kochani, no to to jest Wasze. Szóstka buław mówi, że osiągniecie to, czego pragnęliście. Zobaczmy tą szóstkę buław. Też będziecie, kurde, rozchwytywani w tym tygodniu. No, ta szóstka buław mówi, że naprawdę dużo osób będzie Was pytać o rady, o jakąś pomoc, arcykapłanka. Prosić o pomoc, no.
królowa mieczy. A, i rycerz mieczy. No i znowu szóstka buław na spodzie. Kochani, dla części z Was faktycznie chodzi o jakiś sukces finansowy, to znaczy wejście na wyższą pozycję lidera, liderki. Kochani, królowa mieczy jest właśnie kartą takiej liderki. Mówi o osobie, która jest świetnym liderem, świetnym przywódcą, dobrze rozplanowuje czas. To jest taki król mieczy, tylko wiecie, w spódnicy. Także to jest piękna energetyka. Naprawdę macie łeb na karku i nadajecie się idealnie, że tak powiem, na to stanowisko. Część z Was być może już wiedziała wcześniej, że otrzyma to stanowisko, ale trzymała język za zębami, a w tym tygodniu będzie czas, żeby to oficjalnie ogłosić, że otrzymaliście awans, że otrzymaliście ten sukces, że jest zwycięstwo. No, kochani, tak, trzymaliście to w tajemnicy. Także część z Was było to trzymane w tajemnicy przed Wami, a część z Was trzymała to w tajemnicy przed, nie wiem, współpracownikami, bo nie był odpowiedni czas na to, nie było odpowiednie miejsce, bo już coś tam musiało się, nie wiem, sfinalizować i tak dalej, i tak dalej. A w tym tygodniu będzie oficjalny czas na świętowanie i na sukces. Moi drodzy, powiem Wam jeszcze tak. Ktoś, może właśnie to być kwestia, że osiągniecie jakiś sukces w pracy. Uda Wam się coś podpisać, jakąś umowę, uda Wam się zyskać jakiegoś klienta, uda Wam się coś tam opracować, tak? No będziecie w centrum uwagi. I to jest ewidentne z tą szóstką buław razy dwa. Będziecie w centrum uwagi. I kochani, i tu jest też informacja, że dużo osób będzie się tym interesować. Będzie chciało poznać Wasze sekrety, tajemnice, zapytać Was o rady. I tu jest, kochani, ważne, żeby mówić tylko to, co jest istotne, a pewne rzeczy jednak zatrzymać dla siebie. Odpowiadajcie rzeczowo na pytania, oczywiście jak najbardziej. Jeżeli jest coś, co uważacie, że jak najbardziej możecie się tym podzielić, to proszę bardzo, ale jeżeli jest coś takiego, co byście chcieli jednak zatrzymać dla siebie, jako taki swój sekret, swój tajny składnik, to kochani, zróbcie to. Zróbcie to, ponieważ no fajnie, żeby jednak coś tam zachować dla siebie. Mam wrażenie, że tutaj ktoś ewentualnie może Wam, nie wiem, albo podkraść pomysł, albo wykorzystać to na swoją korzyść, tak? A jednak ważne jest, żebyście mieli takiego asa w rękawie, ja tak czuję, że może Wam się to jeszcze przydać w przyszłości. Mhm. Dobra, rada, zobaczmy. Sąd ostateczny. No kochani, tutaj trzeba pootwierać stare drzwi, przyjrzeć się, co tam w nich i ostatecznie je pozamykać. Sąd ostateczny może mówić o właśnie powrocie osób z przeszłości, ale może mogą powrócić też jakieś wspomnienia, jakieś sytuacje z przeszłości, z którymi no trzeba będzie tutaj, którym trzeba będzie stawić czoło i które trzeba będzie wyciągnąć po prostu z nich jakieś odpowiednie lekcje, odpowiednie wnioski i zamknąć je raz na zawsze. No, w niedzielę mamy pełni w baranie, tak? Także tutaj mogą powracać faktycznie jakieś takie burzliwe rzeczy do naszego życia i trzeba będzie sobie z nimi poradzić. No ale kochani, jesteście w energii cesarzowej, więc kto jak nie Wy. Pięknie sobie z tym wszystkim poradzicie. Jeżeli faktycznie są jakieś sprawy sądowe, z którymi tutaj pracujecie, to też warto by było na nich skupić uwagę, ponieważ mają szansę w tym tygodniu się dokończyć, tak? Okej. Okay. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Zwierzaczek. Zwierzaczek dla moich lewków. Lew. Lewków, lwic. No i mamy koguara. Mhm. Asertywność. Przepięknie. Asertywność. W ciszy znajdziesz siłę. Mhm. Naznacz swoją rolę lidera i podejmij działanie, podejmij akcję. Mhm. Dokładnie wiesz, w którym kierunku iść i co robić. Masz w sobie odwagę i pewność siebie i dzięki temu zwyciężysz, osiągniesz to, czego pragniesz. Wow, no idealnie. Pięknie, pięknie. Dobra, to co, jeszcze pytanie i odpowiedzi od aniołków, odpowiedzi oczywiście, pytania od Was. Więc kochani, jeśli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi. 1, 2 i 3. Mamy to. Dobra, to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: posłuchaj swojej intuicji. Dokładnie. Odpowiedź numer 2 brzmi: haha, sukces! Tak jest, to lubimy. I odpowiedź numer 3 brzmi:
Wielkie, szczęśliwe zmiany. Kochani, nie mogło być lepiej. Macie moje dwie ulubione karty z odpowiedzią od aniołku, więc brawo moje lwy, szykuje się naprawdę bardzo cudowny dla Was tydzień, więc wykorzystajcie tą energię, żeby właśnie pozamykać stare sprawy, żeby otworzyć się na nowe, żeby sięgnąć po swój sukces, po swoje zwycięstwo, bo w tym tygodniu macie szansę naprawdę bardzo dużo ogarnąć, bardzo dużo też zmienić w swoim życiu, więc brawo dla Was. Trzymam za Was kciuki, kochani, powodzenia i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.